Dobrze, teraz powinniście tutaj dobrze i stabilnie być umiejscowieni, umocowani, zamiejscowieni i gotowi na kolejne zadanie rezerwy mobilnej BP-Tur! BP-Tur! To jest odwieczne pytanie. BP-Tur czy BP-Tur? No firma znana za granicą. Ilekroć jestem, byłem kiedyś za granicą i tych kierowców było. Każdy mówił BP-Tur! Gdyż ponieważ za granicą, no to każdy to czytał po zagranicznemu. Z drugiej strony krzyczą ludzie, hałasują, że BP imienia i nazwiska po polsku, ale TOUR to nie jest po polsku, BP TOUR, więc nie może być pół po polsku, pół po angielsku, hello, nonsense, więc BP TOUR. Stajemy w tej cudownej zatoczce po prawej stronie, kawałek dalej, bo tu jest przystanek, ale nie jest, ale tu mamy teraz zakaz, nie dotyczy ZTM. Ustaweczka cyku, pykur, szuru, buru. I czekamy na koniec świata tutaj. Siedemnasta pięćdziesiąt sześć, osiemnasta dwa. Dobrze, mamy idealnie 4 minutki i tym samym to nagranie robimy ciach i czekamy, co się będzie działo. Możemy się jeszcze zalogować wspólnie. Wspólnymi siłami. Zadanie 111. Zobaczymy, czy nam się to tak uda. Pokażcie, nie było tego zawahania po kliknięciu kurs. A u nas to na każdym sterowniku to niestety. 111 trzecie teoretycznie. No oczywiście, że nie. To zróbmy 35. Dobrze. Przynajmniej przystanek użytkowy dworzec główny. Aha, tu nam w ogóle nie gra. Dworzec główny. No to pojedziemy tak, na Górki Zachodnie, początkowy Jena Skolna. Czekamy na małym opóźnieniu, a tam 62 minuty opóźnienia, dzień jak co dzień w normalnych warunkach. No i będziemy wypatrywać teraz w okno, kto tam na 111 będzie jechał. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy na krystalu. Zobaczmy, zobaczmy. Krystal. Krystal, krystal, kto nam powie? Mapa. Zobaczmy, kto ma zadanie 111. widzę. Jeden przegub. 3016 stoi na Jana Skolna. Górki Zachodnie. 111 trzecie. Jest i kolega. Znaleźliśmy kolegę. Stoi na Jana Skolna i przepraszam się nam w ten. O, jest. Tak. 3016. Będziemy bisować 3016. 111 trzecie i tyle. I dobrze, że go będziemy bisować i mam nadzieję, że kolega mi nie ucieknie, bo naprawdę to jest jedna z tych bardziej zakręconych linii. Jeszcze sobie zobaczmy, na jak dojadę, odpalimy, zaraz zobaczymy. Na tym jak dojadę, nie chcę. 111, kierunek Górki. Jak my tu jedziemy? Normalnie tu jedziemy, potem jedziemy w Żabi Kruk, przystanek Muzeum Narodowe, Toruńską, Łąkową, potem to już easy peasy, tylko skręcamy w bajki w prawo, potem lecimy po strasznej dziurawej drodze i lecimy aż do Górek po ładnej, równej drodze, a z powrotem wracamy. Nie przez bajki, tylko jedziemy już normalnie przez Jesiennicką, tylko Lenartowicza. I tu będziemy odbijać, będziemy jechać przez centrum, centrum, długimi ogrodami. Długimi ogrodami będziemy jechać. No tak, tu jest zmiana. Bo wcześniej skręcaliśmy w Łąkową koło szkoły muzycznej, a teraz jedziemy tędy. Tu przelatujemy z powrotem pod ulicą Szopy, wracamy do Łąkowej, znowu wywijamy przez śluzę przystanek.
No i jakoś tak dotrzemy, dojedziemy i wspólnymi siłami nam się uda. Więc zostawię sobie, o, można sobie podbić GPS-a na niebiesko i teraz nam się będzie sama mapka przesuwała. Telefonik sobie tu położę i niech mnie wspomaga. Co bym się nie zgubił? Bo zgubić się to słabo. Chociaż szczęśliwie na bisie ciężej się zgubić, no bo bisujemy, tak? Więc 18.02 powinien być tutaj. Zaraz, lada moment, patrzmy, gdzie on jest, czy wyjechał. Ruszył! Jedzie! Jedzie on! No dobrze. Patrzymy, gdzie jest kolega, bo już powinien tutaj być. Jedzie kolega, dobrze, dobrze, dobrze. Jest i nas 30-16. Nie pomachał, jego strata. Następny przystanek, prawa wyżywka. Thank you.
Muzeum Narodowe. Thank you.
elektryczna. Następny przystanek. Elbląg. Thank you.
ciekawe, czemu na sterowniku jest taki sens. Już nie jedziemy prosto. Na żądanie to jest. No, a pan machał? A tamtemu, no. Tamten to nie ten. Normalnie! Machać, żeby wysiąść? Nie, dlaczego? No bo też na żądanie, teraz nie wciskasz. Nie, na żądanie się wciska bez zmian. Tak? Albo się mówi kierowcy, że proszę o zatrzymanie. Za dużo osób, a zaraz pierwszy odjedzie. I co teraz? Państwo stojący, halo. Są miejsca siedzące?